jednym głosem. Współczesnym wykorzystywali nowoczesne metody, nowoczesny sprzęt i ci instruktorzy wyszkoleni na konferencji dalej szkolą innych. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co jest przestarzałą metodą i narracją, co jest współczesnym głosem ratowników. Spotkaliśmy się dzisiaj nie tylko z nauczycielami, którzy byli uczestnikami, ale też z dyrektorem Wojewodia, z panem prawnik, z operatorem na Wysp 12, spotkaliśmy się z nauczycielami akademickimi i szkolnymi i spotkaliśmy się z praktykami, którzy użyli pierwszej pomocy. Szkolenia z pożarów, pierwszą pomoc taktyczną, czyli medycynę pola walki. Mamy urazy, złamania w nowoczesny sposób pokazane. Opatrunki, wszystkiego się uczymy, ponieważ pierwszą pomoc trzeba powtarzać co jakiś czas. Więc ważne, żeby co jakiś czas szkolenia utrwalać. A Państwa zapraszam na darmowe szkolenia, bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy w ramach kampanii miejskiej we Wrocławiu, Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy. Zapraszam, zapisy przez stronę ucrs.wrocław.pl.